Pobiegli tropem wilczym i upamiętnili żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Wszystko w wyjątkowym miejscu, na Polach Grunwaldzkich. W 12. edycji biegu pamięci żołnierzy wyklętych wzięło udział ponad 200 uczestników. Przykład dla młodzieży. Na pewno jak tutaj Państwo jesteście i widzicie, to jest też dużo młodzieży. Niech się uczą. Niech się uczą, jest to patriotyczne. Tutaj najważniejszy jest sport, upamiętnienie historyczne i dobra zabawa. Dystanse były dwa. Jeden na 5 kilometrów o puchar dyrektora Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku, drugi symboliczny na dystansie 1963 metrów. 1963, czyli pamiętna data śmierci Franczaka, pseudonim Józefa Franczaka, pseudonim Lalek, najbardziej i najdłużej walczącego żołnierza, który walczył o niepodległość. Bieg tropem wilczym to nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim wydarzenie patriotyczne, w którym biorą udział całe rodziny. Zaczynam od biegu zasadniczego. Myślę, że satysfakcja, tak? No i cel też jest szczytny, jak najbardziej tutaj popieramy i trzeba pamiętać, tak? No ja startowałem już w zawodach różnych, nie powiem, ale wiem, że jeszcze jest w Gisbergu tropem wilczym też organizowany bieg. Miałem też tam jechać, ale wybrałem tutaj, nie? Pierwszy raz tutaj na Polach Grunwaldzkich, ale ogólnie startowałam u siebie w szkole dwa razy. Na pewno zrobić życiówkę na 2 kilometry. Niecałe. No i dobrze się bawić przede wszystkim. Każdy uczestnik biegu otrzymał pamiątkowy medal. Przepiękne widoki. Co chwilę się zatrzymywaliśmy, prawdę mówiąc, żeby robić zdjęcia, bo jest taka piękna pogoda, fajna bardzo trasa w historycznym rejonie. Także tym bardziej bieg z takiej okazji, w takich okolicznościach, na 6 z plusem. Biegi tropem wilczym organizowane są w całej Polsce na początku marca, kiedy przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv